Od poniedziałku 18 września wejherowianie mogą głosować na wybrane projekty zgłoszone w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W trzecim wejherowskim budżecie obywatelskim głosować będziemy na 22 projekty, 17 inwestycyjnych i 5 nieinwestycyjnych. Mieszkańcy mogą wybierać te projekty, które uważają, że powinny być realizowane. Są to jakby dwie grupy. Jedna grupa to są projekty inwestycyjne i tam jest przeznaczona kwota 950 tysięcy. Druga grupa to są projekty nieinwestycyjne i tam jest kwota 50 tysięcy złotych. Zagłosować można elektronicznie, wystarczy mieć dostęp do internetu i wejść na platformę www.budżet.wejherowo.pl. Można też skorzystać z tradycyjnej formy, czyli oddać głos papierowo za pomocą wypełnionego ręcznie formularza. Punktów, gdzie można formularz złożyć, jest 7. Takie głosy można oddać w godzinach pracy tych obiektów. To jest tak, w Urzędzie Miejskim na placu Jakuba Wejhera 8, przy ulicy 12 Marca, w Wejherowskim Centrum Kultury, w Szkole Podstawowej nr 9, w tym starym budynku Szkoły Podstawowej nr 9, w Szkole Podstawowej nr 5, na krytej pływalni po drugiej stronie, po stronie północnej i w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Osoba, która głosuje na wybrany projekt, jeden inwestycyjny i jeden nieinwestycyjny, musi być mieszkańcem Wejherowa i mieć ukończone 16 lat. Tutaj apel do mieszkańców, aby głosować tylko raz. Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat, jest uprawniony do wzięcia głosowania, ale głosuje tylko raz. Jeżeli odda dwukrotnie bądź wielokrotnie swoje głosy, to one są wszystkie nieważne. Głosować można do 2 października. W październiku też poznamy zwycięskie projekty. Ich realizacja nastąpi w 2018 roku.